Szczerze nie wiem, czy jest epicki, bo jest tutaj Bob, który mi troszeczkę przeszkadza. Przepraszam bardzo, to jest epicki odcinek, ponieważ słuchajcie takiego odcinka, no jeszcze mi ktoś walnął, ja ci sunek, ktoś mnie... O mój Boże, ktoś mnie uderzył w grzech, w której można bić, normalnie z piątki, ja przepraszam bardzo, słuchajcie. Na początku tego odcinka to oczywiście pamiętajcie, subskrybujcie, lajkujcie, ponieważ to jest Stumble Guys codziennie, a dzisiaj mamy niesamowity odcinek, ponieważ kto z nas, słuchajcie... Niesamowity! Tak, niesamowity, ponieważ kto z nas będzie miał więcej zwycięstw, ja czy Aberka? Przez cały ten, słuchajcie, odcinek ten zgarnia od drugiej osoby 500 PLN-ów i słuchajcie... Oj, zdecydowanie, jestem stary trzeci, jestem tutaj trzeci, wiesz? Jesteś trzeci, ale wiesz co, to ja wygram tą rękę i będę miał 500 PLN-ów i tyle ci dobra, powiem. Dobra, to chodzę na mety. Chciałem walnąć, ale się ludziska nie udało, więc trzymajcie kciuki za mnie, bo Bobek musi wygrać, dla Bobka to będzie masę wafli ryżowych, więc Aberka może być. Ej, przegrać. Tak szczerze, to wolałbym, żebyście jednak trzymali kciuki za mnie, dlatego że ja bym chciał trafić do topki Polski, a przegrywając z Bobkiem się od tego oddalam. Ale Aberka, to Bobek będzie w topce Polski pierwszy i to Bobek wygra dzisiejszy challenge, chłopie, i tyle normalnie w temacie. Nie życzę ci, żebyś wygrał. A chłopie, no Bobek musi wygrać. Jest dzisiaj, słuchaj, mamy dzisiaj 20 września, od rodziców normalnie kieszonkowe wleciało miesięczne, więc a ty 20 dostajesz, stary? No tak, 15, tak różnie. Tak, stary, ja tak samo dostaję, no, na wafle nawet dyszkowe, no. Więc w takim razie, Aberka, Bobek musi wygrać, bo ja nie mogę stracić, chłopie. Ja nie mogę stracić ani złotych. I tyle normalnie w temacie. A no to na 100% wygrałeś pierwszą arenę, bo wiesz, tak? Jestem? Gdzie jesteś? Jestem na starcie. O, to mi się takim razie jeden bardzo podoba. Błąd. Oczywiście, słuchajcie, to nie muszę wygrać 100%, tak na przykład jak dojdę... O nie, co ja zrobiłem? O, jak dojdę tak, na ale Bobek do dobrze finału. Powiedział, jeżeli obaj byśmy na przykład... Bobek by nie wygrał finału, tak, ale tak, byłby tak, w finale, a ja nie będę, no to pff, na to pewno tak jakbym wtedy. Ja już był lepszy od Aberki, nie wiem, czy mnie rozumiecie, chyba mam nadzieję, że nie, no ja rozumiecie. Stary, jestem cały czas, wiesz, gdzie jestem na samym początku. Jest, a ja chłopie wygrywam! O nie, szybko się kwalifikuję, dobra, jestem już naprawdę ewidentnie, słuchajcie, dalej. I to jest, słuchajcie, ej, w ogóle ja widzę twojego skina, stary. Ja widzę nie, no coś, to jest porażka. Ty jesteś, stary? To jest o, porażka. Widzicie? Ja na twoim miejscu, Aberka, to bym w ogóle oddał walkowerem mi to zwycięstwo. Czemu mam tobie, w ogóle, co ty, Aberka, robisz na samym początku, chłopie? Dosta, a jak, a powiedz mi, patrzysz na mnie, jak mam przejść? Patrz, mogę zrobić to. Oj, teraz szybko tam pobiegnij i teraz dasz radę, chłopie, dawaj, bo tam, w ogóle powiedzieć czekaj, coś, jeszcze, chyba jeszcze na końcu ją wywalę. Nawet, nie ma nikogo, czy tak mi się wydaje? No nie, mega blisko było, stary, ale w ogóle poczekaj, okej, jest 8 na 8. Aberka, odpadłeś chyba w półfinale, chłopie, a teraz gdzie? Jest finał. Kiedy niby odpadłem? Aberka, przed chwilą odpadłeś, to nie. Znaczy, że już jeden punkt jest dla mnie, Aberka, okej? A jak wygram finał, to w ogóle, o, super slajd! Ej, no to bym na pewno z tobą wygrał. No powiem tak, tutaj ogólnie jest naprawdę dużo ciężkich przeciwników, ale postaramy się to, słuchajcie. O, nie, no ja ci postaramy się to wygrać, to, bo moje no, to imię było to mega Bobek blisko. Dobra, co nie wiem, co ja zrobiłem, słuchajcie, ale się postaramy się zrobić super slajda, mega dokładnego i może mi się uda, słuchajcie, może mi się uda w takim razie wygrać. Nie no, szczerze, jakieś szanse na pewno masz. O, co mówisz? Jeszcze raz? Na pewno masz jakieś szanse. No na pewno. A w ogóle ten smok widziałeś, co on zrobił, czy nie? O, patrz, już, stary, już nie normalnie, widziałem. Już dwóch typów nadgoniłem. Już teraz patrz naprawdę... na tego smoka. Nie no, ten smok jest tragiczny. No ten smok właśnie jest tragiczny. Chciałem ci to właśnie powiedzieć. Dobra, tam jest jakiś kucharz, ale co? Ty co? Kucharz tak szybko to... Let's go, Abera! Lecimy z tym! Pierwsza ręka jest póki co 1-0 dla mnie. Więc, Aberka, chciałbym ci powiedzieć, że to jednak Bob... Ojojoj, Bobuś. Stary, ty mnie zatrzymałeś. A może byśmy na przykład liczyli też te ćwierćfinały? A mi się wydaje, że wiesz, co ci powiem? Że ty mnie w tym momencie normalnie dobra, idę zatrzymałeś zrobić i tyle było normalnie mi się w tym macie. I teraz patrzcie, przeskakujemy tutaj. Patrzcie, jak na nadgoniłem w tym momencie. Patrz, co ja w ogóle zrobię. Ale ej, ale chłopie, ja to przetrwałem, koła.
masz to? Ja dobra, to jeszcze do tego przetrwałem! Let's go! Właśnie, bo ja próbuję stare przejść tutaj bokiem, nigdy patrz, nie umiem. Patrz, jestem normalnie kurciakiem, patrz, jaki jestem super kurciak! O, zrobiłem to! Ej, ale chłopie, tutaj da się robić też tak, patrz, w ten sposób. Nawet, o nie, dobra, jednak się nie da. Ej, da się to jeszcze lepiej zrobić, na przykład tędy sobie przeskoczyć i teraz patrzcie tutaj i na tym! Ej, tu jest w ogóle lifehack jakiś wymyśliłem normalnie. Chłopie, opatentowałem nowego lifehacka, jak tu byś go zobaczył. Opatentowałem Minecraft lifehack! Minecraft lifehack! W tym przypadku akurat Stumble Guys lifehack. A teraz pytanie, gdzie ty w ogóle jesteś? Ja przepraszam bardzo. Czemu ja sobie pan jest... dabuję. Co ty robisz? Co dabuję. Ty? Co ty robisz? Ale tak nie można, Aberka. Ewidentnie ale tak tu nie wolno stać. A patrz, da się zrobić w ogóle finał koń drugą stroną. Let's go! Zakwalifikowany Bobek. A ty co, stary, nie zakwalifikowałeś się? Stary, właśnie wszedłem, bo stwierdziłem, dobra, że w sumie tak naprawdę to już się wiesz co, sprankowałem tutaj typu jakiegoś, ej, poczekaj. Co ten typu zrobił? Czy wy to ludziska widzieli? Ja nie widziałem. Ja walnąłem go z piąchy, a ten wrócił do... poczekajcie, jeszcze raz tam wrócił, czy nie? Nie, już myślałem, że ten chłop jakiś normalnie, słuchajcie, zlagowany, ale wiecie co, ja sobie wskoczę i jest już 14 i 16, słuchajcie, gracie. I w ogóle, Oberka, jak się czujesz z tym, że tracisz dzisiaj 500 pelenów? Ale, gościu, bo ty trochę nie rozumiesz, trochę... Nie, trochę nie rozumiesz. Let's dopiero go. Teraz, lopi, jeżeli popi. Na przykład odpadniesz, to no. Będziemy mieli remis. Ale ja nie odpadnę, ja wygram dalej i będzie jeszcze kolejny punkt dla mnie. I lopi, będziesz przegrywać, chłopie, ja teraz, mam już tym razem tutaj nie odpadam, nie odpadam tym tutaj. Tym razem nie odpadasz. Lopi, papi, no. Poczekaj, tylko ja muszę ci pomóc w takim razie, żebyś... ja i ty chciałem chyba walnąć siebie, no... O nie, nie udało mi się, nie udało. Nie! O, ale papi, to było... Papi! Nie, no ja cię sunę, stary! Weź się zatrzymaj na sekundę, może taki będziesz tak miły i się zatrzymasz na sekundkę, co o tym sądzisz? Tak, stary, no chodź. Aj, co? I się nie pykło! Nie, no nie, czemu ja cię nie walnąłem? Ej, lapi, co jest papi. Gdzie ty jesteś w ogóle, chłopie? Ty odpadłeś teraz, czy... Stary, spójrz za siebie. Nie, wydaje mi się, stary, że odpadłeś, a teraz jakbym... No nie, nie zrobię tego tak, no niestety. Dobra, jestem tutaj. A ty jak tam, Amerka? Ja tu widzę, że ci naprawdę długo ze... Poczekaj, muszę teraz... Się... Nie, no co jest... Nie! Dobra, masz, lamusie! Jeszcze wiesz, co by brakowało, żebyś mnie zrzucił, chłopie, żebym się kurde, nie zakwalifikował. A szkoda, że to się nie stało. Ale ty chciałeś mnie rozpapilić, Aberka? Ej, w ogóle, chłopie, ten rycerz... Nie chciałem. Zrobiłem to. Ten rycerz poprzedniej arence ledwo, słuchajcie, się zakwalifikował. To teraz jakbyśmy tak zrobili, żeby ten rycerz się nie zakwalifikował. Nie, już się chyba zakwalifikuje. Ewidentnie chłop się zakwalifikuje jako ostatni. Ale wiesz, co jest szalone? Szalone jest to, że Bobek wygra w finale i będzie 2-0. Papi. W ogóle napiszcie w komentarzu, jak myślicie waszym zdaniem, kto wygra. Abra czy Bobo, bo jestem mega ciekawa. To co? A ty znasz tu jakieś skróty, ja pamiętam. Abero. Stary, jak skróty? A tu jest meta jakaś? No ta... bardzo śmieszne. Tak ci powiem, boki normalnie zrywać. Ej, myślałem, że odpadniesz, stary. Naprawdę myślałem, że już odpadniesz. A tu jednak się, Aberka, trzymasz. Dobra, nie... O Jezus, nie o Jezus. Z Bobkiem takie numery, chłopie. Ja to widziałem, że ty chciałeś mnie normalnie walnąć z piochy, ale nie z Bo... O nie, 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 szybko, tak. Dobra, takich rzeczy, Aberka, ewidentnie nie można robić, bo Bobek to się odpadnie. To jest prochy El Tokar. Teraz ty sami się... O nie! Yeah! Wow, dobra, ja się zakwalifikowałem. Nie. Co ty zrobiłeś? Let's go! Kolejny punkt dla Bobka! Serio, ale nie, no to ja bym nie przez... Let's go! Lapi papi! Abera, to co, 3-0 będzie? Hej, karamba, lapi papi! Abera, papitos, ci, papitos! 3-0, co o tym są? Papitos! Nie, no chłopie, wiesz co, ja ci zaraz zrobię papitos, ale papitos zrobię z ciebie! Oj, tyle, widzisz, już nie przejdziesz, już Bobek teraz przychodzi dalej, szybciej! Let's go! Lapi papi! Dobra, to trzeba teraz...
No nie! 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 Chłopie! Wiesz co ci powiem? Tak nie można ewidentnie robić. Przepraszam bardzo, ale tak aberka nie można robić. O, patrzcie w ogóle, jak to jest sobie elegancko bokiem przeskakuje i pyta... O, może byś teraz odpadł w tym momencie, co o tym sądzisz? Nie, ale mogę sobie poczekać na mojego kolegę Bobusia. Wiesz co ci powiem? To chodź tutaj w takim razie, weź tutaj przyjdź do mnie. O, witam serdecznie. No. O nie! Nie! Ej, dobra, to poczekaj, to w takim razie przed... O nie, ile tu osób biegnie, ale strolujemy... Nie, ja się nie dobra, na styk, chłopie, co ja zrobiłem w ogóle? Prawie bym się nie zakwalifikował. Nie wiem, mam zacząć klaskać brawo? Tak, zacznij, bo wiesz, zakwalifikowałem się do drugiego etapu, gratuluję, więc gromkie brawo dla Bobka. A ty czemu nie klaszczesz? No, a nie słyszałeś? No nie słyszałem, serio nie słyszałem. Laser Tracer! Dobiegnij do końca! Stary, gdzie tu jest meta, powiedz ty mi, bo ja za bardzo nie wiem, gdzie dosłownie, tu jest meta. Dosłownie, gdzie masz napisane dobiegnij do końca? No tam na początku, a nie? Tak nie było napisane? Nie, tu jest Epico Los Laseres, unikaj laserów. Aha, to u mnie było napisane coś innego w takim razie. Ej, a to jest finał, czy nie? No właśnie nie, to jest półfinał, ale wiesz co, zaraz do finału Amerykanie nie dotrzeć. To już będzie finał twojej rozgrywki. Nie, wiesz, haha, bardzo śmieszne. Bardzo śmieszne, Mr. Aberka, ale to nie było. Nie, w ogóle, gościu, ty rozmawiasz z zawodowcem teraz, co ty myślisz, że zrzucisz mnie na Epico Los Laseres? Myślę, że jesteś takim zawodowcem, że Bobek zgarnie 500 pelenów. Gramy z Lechosławem. Lechosław, wielkie pozdro dla Lechosława. Lechosław jest bardzo fajny. Jungle Roll! Jungle Role! Dobiegnij do końca. Ej, dobra, Aberka, może byś nie dobiegał do końca, co o tym sądzisz? Jungle Role! Let's go! No z czemu ty wstałeś? Jakim cudem ty żeś wstał? Halo, ty powinieneś tam dalej leżeć normalnie i tyle w temacie powinno być. Mr. Aberka! Nie udało się! Czy to ci właśnie pomogło nawet? Wydaje mi się, że troszeczkę to mogło po... No jak to? Jak to cię nie walnęło? Ej, co jest grane? Halo! Ej, nie! Dobra, essa. Nie, no żadna essa, stary! Jestem normalnie czuprynę za tobą, więc może byśmy jakiś kamień papier nożycy zrobili. Nie! Stary kamień papier! Nie, chłopie, 2-1, cieszy się! Lapi papi! Dobra, wiesz co ci powiem, ja w tym momencie po prostu, biorę piochę! Strzelam normalnie to piochą i Aberka, ja mam taką prośbę, może byś się nie zakwalifikował tam do kolejnego Lapi papi! Ej, w ogóle widziałeś, te czerwone są tutaj tak blisko i widziałeś to, że one nie spadają pokaż do końca, tylko one tutaj są? Nie. Aha, patrz! Pokaż, widziałeś? Skoczę na to. A widziałeś czy nie? To. Patrz! Wytyfy, na to się da skoczyć! Ej, dobra, szybko, stary! Czekaj, bo my tam właśnie, gościu! Nie, na totalnej dobra. Nie! Odbiłem się dobra, od głowy! Dobra, pomagam! Dobra, odbiłem się od głowy, co jest grane! Ej, dobra, teraz ta giereczka mnie ewidentnie normalnie strelowała, bo jak się nie zakwalifikuje, dobra, jak? Dobra, walej! Jestem? Jestem! Na styk! O kurde, ej, co idealnie na styk! Ej, stary, co to? My tu patrzymy, co jest pod mapą, a tu się prawie nie zakwalifikowaliśmy. Lapi, papi! Ej, dobra, to było na styk. Słuchajcie, dziękuję, Aberka, bo w ogóle mogłem tak zrobić, ale nie chciałem, No jakbyś zrobił tak, że odpadłbym, to wtedy byś zgarnął jeden punkcik, ale dziękuję w takim razie. Aberka, będę to pamiętać dozgonnie, normalnie, naprawdę, będę serio, to będziesz pamiętać. Tak naprawdę? Tak, będę pamiętać. W razie czego, jak będziemy w finale i będziesz bliższy wygranej, to dam ci wygrać, więc wiesz, o co chodzi. Aha, no jakoś średnio w to wierzę, ale okej. Dobra, Aberka, parę w ogóle patrz na mnie, patrz na mnie. Dobra, patrzę. O kurde, czekaj. Nie! Muszę... O, dobra, jeszcze raz. Dobra, i patrz. Co ty chciałeś zrobić, bo... No nie! Dobra, patrz teraz. O nie, nie udało mi się. No kurde. Wracam się! Jeszcze raz, dobra, jeszcze raz. Dobra, ja też w takim razie spadam i też polecę i poczekaj, zobaczę to. Co ty teraz... Dobra, ja nie zauważyłem, uwaga, co ty chciałeś. Ej, co jest grane? Stary, co ty w ogóle robisz? Ej, co jest... O nie! Ja mam przypał! Ej, dobra, ja lecę, już jestem piąty. Ja też, stary, lecę i się kwalifikuję za sobą.
na styk tu zrobiłeś. Nie, teraz będzie honey drop, co o tym myślisz? Stary, ja bym zagrał. Enkara Messi, gol w piłkę nożną na finał. W piłkę nożną na finał, to też było dobre, słuchaj. Bombardment! Ej, to w takim razie powiem ci, to może być dobry finał. Ej, dawaj, nie zrzucamy nikogo, stary, i zobaczymy, kto ma największe szczęście ze wszystkich nas, dobra? Bez żadnych emotek, jestem naprawdę... Dobra, bez żadnych emotek, nie! Nie! Stary, coś ty zwariował, ja żem prawie odpadł. Ja tu jest Enkara Messi gol, a jestem Cristiano Ronaldo, muszę to zrobić, papa. Pa. Aha, Musiałem, stary, przepraszam, Nie! 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 Odpadłem! Let's go! Ej, nie, no ta bomba mnie strollowała ewidentnie. Dobra, Berka, to ja teraz trzymam kciuki, żebyś odpadł. Choć w sumie tak i tak masz jeden punkt, więc... Ej, trochę się boję ruszać tych typów, bo... Teraz odpadniesz i jakiś typ inny wygra, to wtedy... Nie, umawialiśmy się na początku tego odcinka, niech tak będzie. Że niech to zależy od tego, kto z nas po prostu dalej zajdzie. Ale powiem ci, no jesteś taki bliski, żeby odpaść, naprawdę jesteś mega bliski, żeby odpaść. A właśnie, nie czujesz... stresu, że ja sobie tutaj patrzę, skaczę po tym. Wiesz co, czuję bardziej twoje spocenie, że chcesz bardzo wygrać, a ty, ten przeciwnik nic nie robi i wygra zaraz tym nic nie robieniem. A Essa, ty zaraz... widzisz jakie mam triki tutaj? Ty zaraz dostaniesz, o, patrz jak już było. Ej, dobra, stary, jesteś mega bliski, żeby przegrać. Co Essa! Ty zrobiłeś? Budziska jest 2-2, to znaczy, że ja wygrywam. Nie, patrz lecę środkiem. To jak mamy 2-2, a, to żeś poleciał? Patrz teraz. Powiem ci, poleciał, Patrz, poleciałem, widzisz? Udało się, widziałem. Gratuluję oczywiście bardzo serdecznie, ale to nie zmienia stary faktu, że jest 2-2, a my walczymy o wielki 500 pelenów, co jest naprawdę sporo, normalnie sumką. Ja jednak chciałbym wygrać, Aberko, a ty jakbyś przegrał, to by było naprawdę fajnie. Gagi, łagi, kisi, misi. Gratuluję. Ale, gratuluję, Aberka, gratulacje, No nie, dawaj na piąchę. Nie, dawaj jeszcze raz, ej, póki nie, no chodź. Ja teraz zrobiłeś sobie checkpointik. Kurczę, dobra, pokażę ci trik, popatrz. Dobra, patrzę, co za trik. O, super rajski trik! Ej, dobra, to ja też w takim razie spróbuję. Ej, nie dało tego chyba zrobić. Ej, dobra, to było naprawdę, Aberka, mega fajna, ale ja ten twój... O nie, w ogóle ile tam osób biegnie, co jest grane, żeby się pobieg zakwalifikował. Ej, dobra, dobra, spróbuję ich tutaj, wiesz co, piąchą jakoś, Nie, wiesz co, inaczej chyba mi się wydaje, czy chyba się zakwalifikuje, czy nie za bardzo, chyba... Aha, walnąłeś mnie w piąchą. Aha, bardzo śmieszne, i w ogóle patrzcie, kolejna fala ludzi leci, a ja tu normalnie robię chuda. Ej, dobra, robię... O nie, jak on nie dostał niby tą piąchą? Ej, co jest grane? Ja typowo w niego walnąłem piąchą, ale teraz się już kwalifikuje 16 osób i mamy kolejny etap, stary. Kolejny etap jest 2-2. Pytanie, mógłbyś teraz odpaść, bo ja bym chciał jednak 500 pelenów. Stary, zgrywać? Nie ma żadnego problemu, już to robię, nie? Aha, czyli tej rundy nie przetrwasz, tak? Nie, nie ma opcji. A, no to dobra, to w takim razie, skoro nie przetrwasz tej rundy, Nie, stary, i zostanę na respie, wiesz? O, dobra, to zostań w takim razie na respie, a ja sobie Aberka, ale ty miałeś na respie stać, a ty się ruszasz, Abera. Abera! To strasznie łatwo z takimi, jak ty. Nie, wiesz co ci powiem? Miałeś stać na respie, a ty się ruszasz! No, mi się ewidentnie podoba, nie tak się, dobra, umawialiśmy. Nie tak się, stary, umawialiśmy. I teraz spadniesz, stary. Teraz w tym momencie spadniesz i tyle będzie normalnie z tobą. O, bo już widzę, jak lecisz, już widzę, jak spadasz. Już widziałem, jak... O, w ogóle jakbyś był bliski młotka. Let's go. Ale się bawię. Ta, bardzo śmieszne. W ogóle nie jest śmieszne. Tyle ci powiem, że to jest wcale nie śmieszne. I teraz jakbym ci teraz tego tak... O, wywalamy. No nie, no co jest? Ile najgorzej, ej, to by było najlepsze, gdybyś ty przez to stracił czas i się nie zakwalifikował. Aberka, ale ty to... Nie ma takiej opcji nawet. To nie ma Hagi Wagi jest! Jest! To on! Uciekam stąd! Niestety! To Hagi Wagi jest! A tak to wszystko w porządku, Aberka. Wszystko w porządku! Ej, chłopie, teraz zatrzymaj się, masz challenge! Pauza! Stary, pauza challenge!
Masz tak? pauzę, no, więc jakbyś się mógł tam zatrzymać, to spoko tak, by było. Tak, ja już się zatrzymuję, no nie ma żadnego problemu. To jakbyś się mógł tak, o, zatrzymać, dobra, tam, ja to ci będę pokażę. Oczywiście bardzo wdzięczny i teraz to co, pauza, stary, no ty dalej biegniesz. No to teraz ty masz pauzę właśnie, ziom. Ja mam pauzę? Ale, no. Ale to ja tobie powiedziałem, stary, pauza, więc tu powinieneś mieć pauzę. To był największy niefart na świecie, co teraz. Widziałeś, czy nie? Nie widziałem, ja się tu skupiłem ten różowy ziomek mnie uderzył. O, ja bardzo płaczę, że tu oberki nie ma i chcesz kamień papier? 360! Chcesz kamień papier? 360! Co ty zrobiłeś, ty spadłeś? Serio, stary, spadłeś, let's go! Aberka, wiesz co ci powiem? Ty chyba halo, nie mogę się ruszyć? Ty chyba jednak nie chcesz tych 500 PLN-ów. Chyba mi się wydaje, że uwaga, stary... Uwaga, uwaga, i strasznie płaczę! Kamień papier, czy nie za bardzo? Nie, nie mogę się ruszyć. Nie mogę się w ogóle ruszyć. To ja ci pomogłam, teraz się musisz... Halo! Zepsułeś. O, mogę już, dobra, już żyję. Aberka, ale tak to tu wszystko w porządku, tak? Muchas gracias! Aberka, bo jakiś zaraz strażak wygra. Kamień papier, czy coś, czy nie? No stary, patrz, bo ja już wchodzę na metę. To jest decydująca runda, stary. Kamień papier czy nie, bo tu strażak leci. Dawaj, no, na 3, strażak 4. Sam, dawaj, leć, 3, leć, strażak, 4, leć, no. 3, kamień. Kamień. Dawaj. 3, 4, nożyce. Los papitos. No, dobra, Berga, 3, 2, kończy się na nie, nie podoba mi się, jakby to nie jest uczciwa gra, koniec z tobą. To jest bardzo uczciwa gra, 500 PLN-ów ląduje na Bobusia, nie, koniec. Nie gram w